Ciekawostki o chorobach psychicznych. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o ciekawych rzeczach, których mogliście nie wiedzieć na temat chorób psychicznych. Towarzyszy mi koleżanka z kanału A to ciekawe, także zapraszam Was na ten kanał. Wyższa inteligencja sprzyja częstym chorobom, choć brzmi to trochę jak banał z cyklu jedni stali w kolejce po mózg, inni po odporność, to jednak faktem jest, że osoby obdarzone ponadprzeciętną inteligencją cechują się wyższym ryzykiem zapadnięcia na różnego rodzaju choroby psychiczne, np. schizofrenię czy zaburzenia dwubiegunowe. Archetyp szalonego naukowca może brać się właśnie stąd. Zaburzenie dysocjacyjne tożsamości. Tak oficjalnie nazywa się rozdwojenie jaźni, czyli występowanie przynajmniej dwóch osobowości u jednej osoby. Zaburzenie jednocześnie straszne i fascynujące, bo pokazujące prawdziwą siłę ludzkiego umysłu. Swego czasu znany był przypadek Niemki, która w wieku 20 lat w wyniku wypadku utraciła wzrok. Cierpiała jednak także z powodu zaburzeń dysocjacyjnych i jedną z jej alternatywnych osobowości był doskonale widzący nastolatek. Zespół Tourette'a to zaburzenie neurologiczne wywołujące u chorego niekontrolowane tiki ruchowe i werbalne, a jednym z rodzajów tych zaburzeń jest tak zwana koprolalia, czyli nie dająca się powstrzymać żądza przeklinania. Chorzy, mówiąc zupełnie zwykłe rzeczy, czy nawet śpiewając piosenki, wpadają w kilkusekundowe napady szału, podczas których wykrzykują bluźnierstwa. Wykrzykują bądź wymachują, bo koprolalia spotyka także głuchoniemych posługujących się językiem migowym. Czy zupełnie zdrowy, nie przejawiający żadnych destrukcyjnych skłonności człowiek może z dnia na dzień w jednej chwili zostać żądnym krwi psychopatą? Okazuje się, że tak. Wystarczy, że odwiedzi Jerozolimę. Tak zwany syndrom jerozolimski zaliczany jest do kategorii zaburzeń urojonych i objawia się nagłym przypływem agresji w miejscach opisanych w Biblii, zwłaszcza w Jerozolimie. Chrześcijanie odwiedzający Izrael ni z tego, ni z owego utożsamiają się z postaciami z Nowego Testamentu. Żydzi z kolei z postaciami ze Starego Testamentu. Czym to grozi? W 1969 roku pewien Australijczyk dotknięty syndromem jerozolimskim próbował spalić meczet Al-Aqsa, by wygnać z ziemi świętej muzułmanów. Meczetu nie udało się spalić, ale krwawe zamieszki trwały jeszcze przez wiele dni. Co ciekawe, wszystkie objawy syndromu ustępują samoczynnie zaraz po opuszczeniu Izraela. I niech ktoś mówi dalej, że miejsca nie mają swojej energii. Gabriel Anton i Józef Babiński opisali na przełomie XIX i XX wieku specyficzny zespół zaburzeń neurologicznych, który został nazwany od ich nazwisk. Zespół Antona Babińskiego polega na tym, że chorzy, którzy są całkowicie niewidomi, zupełnie nie zdają sobie z tego sprawy. Zachowują się w taki sposób, jakby z ich wzrokiem wszystko było w porządku i tylko ci na zewnątrz, obserwujący nieudolne zmagania, na przykład z chwytaniem przedmiotów, są w stanie dostrzec problem. Z jakiegoś powodu wiele osób doświadczających zjawisk niezrozumiałych dla innych z miejsca uważanych jest za chore. Zamiast zgłębić zjawisko, uznaje się je za zaburzenie. Problem rozwiązany. Czy jednym z takich opracowanych na poczekaniu problemów jest syndrom trzeciej osoby? Polega on na tym, że osoby doświadczające jakichś wyjątkowo trudnych, dramatycznych czy traumatycznych okoliczności odczuwają czasami obecność kogoś, kogo z nimi fizycznie nie ma, a kto daje im otuchy, pociesza, podtrzymuje na duchu. Anioł stróż czy guz mózgu, oceńcie sami. Zespół Pradera Williego
uważa się za najczęstszą genetycznie dziedziczną przyczynę otyłości. Zespół objawia się niskim wzrostem, otyłością, niedorozwojem narządów płciowych, a także upośledzeniem umysłowym, jak również niczym nie pohamowanym apetytem. W skrajnych przypadkach cierpiące na zespół Prader-Willi'ego w ogóle nie odczuwają nasycenia i za którymś razem jedzą tak długo i tak dużo, aż dosłownie pęka im żołądek. Skaczący Francuzi z Maine. To bardzo rzadkie zaburzenie psychiczne uważane za jeden z kulturowo uwarunkowanych neurologicznych zespołów strachliwości. Nazwa tej przypadłości nawiązuje do pierwszego jej odnotowania. Pod koniec XIX wieku pewien neurolog prowadził obserwacje 50 francuskich drwali, którzy mieszkali na odludziu położonego przy wschodniej granicy z Kanadą, stanu Maine. Pacjenci charakteryzowali się zaburzeniami kontroli swojego ciała, objawiającym się m.in. gwałtownymi reakcjami na hałas. Jednak najciekawszym aspektem dolegliwości tych pacjentów było ich bezwarunkowe posłuszeństwo. Badacz wydawał polecenie, a badany głośno powtarzał rozkaz i bez zastanowienia wykonywał go, nawet jeśli proszono go o zamordowanie siekierą własnej matki. Zbliżonym zaburzeniem jest zespół Tourette'a, który podobnie jak przypadłości Francuzów z Maine, objawia się tikami i motorycznymi, niekontrolowanymi reakcjami na bodźce. Zespół Diogenesa. Chory cierpiący na ten syndrom żyje z przeświadczeniem, że osobę z jego najbliższego otoczenia, np. męża, żonę, rodzica lub nawet jego samego, zastąpił sobowtór. W tym ostatnim przypadku osoba z zespołem Kabrgasa jest przekonana, że za wszystkie złe rzeczy, które przypisują mu inni, odpowiedzialny jest właśnie ten sobowtór. Można też wydzielić dwa typy tej choroby. W jednej chory jest przekonany, że widzi owego sobowtóra, a w drugiej sobowtór pozostaje niewidoczny. Jednym z najsłynniejszych przypadków zespołu Kabrgasa jest ten opisany w 1991 roku. 74-letnia kobieta opuściła szpital psychiatryczny, ale po powrocie do domu uparcie twierdziła, że jej mąż został zamieniony przez jakiegoś innego mężczyznę. Poza zamykaniem sypialni na klucz poprosiła również o broń w obawie, że obcy mężczyzna ją skrzywdzi. Choroba starszej pani musiała być szczególnie przykra dla jej męża, gdyż chora prawidłowo rozpoznawała wszystkie osoby z rodziny, z wyjątkiem właśnie jego. Jakby tego było mało, kobieta czasami brała go również za swojego dawno zmarłego ojca. Syndrom Stendhala. Ta choroba objawia się przyspieszonym biciem serca, zawrotami głowy i halucynacjami, a symptomy te wywołuje widok dzieł sztuki. Jak łatwo się domyślić, najwięcej przypadków odnotowuje się w muzeach i galeriach. Chory w czasie napadu tego syndromu może wpaść w histerię lub chcieć zniszczyć zbiory, więc pracownicy muzeów przechodzą specjalne szkolenia mające na celu nauczyć ich, jak rodzić sobie z takimi właśnie osobami. Miejscem, gdzie najczęściej można zauważyć syndrom Stendhala w akcji, jest kolebka renesansu – Florencja. Choroba może objawić się również podczas przebywania w wyjątkowo ładnych przyrodniczo miejscach lub w czasie zakupów. Nazwa zjawiska pochodzi od francuskiego pisarza Stendhala, który w 1817 roku po obejrzeniu rzeźby Dawida Michała Anioła spędził kilka dni w łóżku z gorączką. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną dyszkę i zapraszam Was na kanał koleżanki A to ciekawe, na którym znajduje się druga część tego materiału. Ponadto zapraszam... Dużo ciekawsza. Zapraszam Was na kanał Światowa Historia. Dobra, trzymajcie się. Cześć. Zadowolona z siebie?